Cześć wszystkim, z tej strony Kador i witam was w kolejnym odcinku ze serii czwartej z Farming Simulatora 19. Dzisiaj mam zamiar zająć się ugniataniem kiszonki w biogazowni, gdyż no właśnie ugniatanie kiszonki to jest coś, co ja dosyć rzadko robiłem na odcinkach. Następnie jak już zakończę ugniatanie, jak przykryję folią, to poczekam aż przebiegnie proces fermentacji i również dzisiaj od razu zacznę sprzedaż tej kiszonki, gdyż samo ugniatanie, no to wiecie, zająłoby zbyt krótko, materiał byłby zbyt krótki, tak więc tak się prezentuje plan. I jeszcze dodatkowo chciałbym zatrudnić pracownika, by kontynuował orkę na polu, na którym była koszona kukurydza w poprzednim odcinku. Dobra, no to niech pracownik robi swoje, a ja będę robić swoje. Wypożyczyłem sobie wał marki Holaras, który służy właśnie do ugniatania kiszonki. Z tym, że ja tego wała strasznie rzadko używałem w przeszłości. Chyba na odcinkach wydaje mi się, że ani razu. Raz chyba tam był korzystany na live'ie, a tak ogólnie to zawsze jak ugniatałem kiszonkę, to ewentualnie podczepiałem lemierz marki Holaras, który w sumie, którego dzisiaj nie mam, bo jest mi niepotrzebny. Ale też postanowiłem wreszcie skorzystać z tego wała. Bo nie wiem, jakim cudem ja nigdy wcześniej no nie miałem go podczepionego w trakcie ugniatania na odcinkach, ale w sumie też nie ma się co dziwić, bo ja bardzo rzadko to ugniatanie robiłem, więc to już miałem w planach od jakiegoś czasu. Swoją drogą tych wałów do kiszonki póki co wygląda na to, że będzie znacznie więcej w 22, chyba co najmniej 3 albo i 4. No tutaj mamy tylko i wyłącznie jeden oryginalnie, bo wiadomo, że w modach jest ich więcej. No i tutaj sytuacja jest troszeczkę zmieniona niż w biogazowni na Felsbrunie czy na Ravenporcie, bo silosy nie są przejazdowe, tylko wyglądają następująco. No i w sumie dobrze, że się to różni, że nie jest to na wszystkich mapach oryginalnych tak samo. Więc tak, mamy tutaj 45%, łącznie kiszonki mam 325 tysięcy. Znaczy jeszcze nie jest to kiszonka, tylko no sieczka, plewy, ale już powiedzmy, że zaraz to będzie kiszonka. No i teraz tylko patrzeć, aż będzie 100%. No jestem w sumie ciekaw, czy jakoś się zmieni ugniatanie kiszonki w 22, bo generalnie wygląda to bardzo podobnie jak w 17 jeszcze, bo tam się to po raz pierwszy pojawiło. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, jak to kiedyś tragicznie wyglądało w 15 czy w 13, że po prostu pryzma, no to wyglądała, to była podzielona na takie segmenty, które się tam zmniejszały bądź zwiększały, wyrównywały w zależności od tego, jak po nich jeździliśmy. No jak ktoś grał w piętnastkę czy trzynastkę, to wie, o czym mówię, bo była też biogazownia, nie, czekajcie, była kiszonka w jedenastce, ale wtedy no nie było wymagane, by to ugniatać, znaczy nie można było tego ugniatać po prostu, z tego co pamiętam. No ale ciekawi mnie, czy to się jakoś zmieni w 22, no bo w sensie tutaj jest to zrobione ok, to jest naprawdę, to robiło już w 17, to robiło na mnie wrażenie, ale jestem ciekaw, czy to się jakoś zmieni, że ta sieczka będzie jeszcze bardziej reagować, tak jakby na koła naszego pojazdu, czy coś. No się zobaczy, nie wymaga to jakichś dużych zmian, bo jednak to wygląda bardzo dobrze. Ale wiadomo, wszelkie jakieś zmiany ulepszające to, co już jest dobre, są jednak mile widziane. No i w kwestii samej biogazowni może tak trochę powtórzę to, co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli no trochę to będzie inaczej wyglądać w 22. Ma to być w stylu, że, znaczy ja jeszcze nie jestem pewien tak w 100% jak to będzie zrobione, czy będą do kupienia różne i nie inaczej, że chyba nie będzie tak w 22, że będzie po prostu biogazownia na mapie i będzie można ją kupić, tylko że będzie można ją samemu postawić. Że trzeba będzie ją samemu postawić. Wiecie, tak jak tutaj kupujemy różne budynki, to będzie tu też do wyboru biogazownia. I może być chyba to w stylu, że będzie mniejsza biogazownia, średnia i duża. Albo to będzie w ten sposób, że będziemy sobie nawet musieli budynki postawić. W sensie mniejszy silos, średni, duży, plus, nie wiem, samą biogazownię, która by była mniej wydajna, bardziej wydajna, bo tak póki co to trochę się prezentuje z tych materiałów z 22. No zobaczymy, ale na pewno nowością jest to, że teraz oprócz no zarobku z biogazowni,
Ej, czekajcie, bo ja zapomniałem, że ta waltra może w ten sposób obrócić. O, że można w ten sposób obrócić fotel i jeździć o... właśnie, no tak. No w sumie mogłem to zrobić, chociaż tu wcale widoczność nie jest jakoś nie wiadomo jak lepsza. To ma bardziej sens wtedy, kiedy mamy lemierz chyba podczepiony. No ale i tak to jest fajna rzecz w tym ciągniku. Wracając do tego, co mówiłem. Tutaj w biogazowni w 19, jak sprzedajemy kiszonkę, no to oczywiście dostajemy hajs. Ale mamy też produkt uboczny w postaci płynnego kompostu, który jest w zbiornikach, no i można tym napełnić beczkę i rozlać to, no liczy się to jako nawóz, jako gnojowica. I właśnie w 22 chyba też to powróci, bo będzie po sprzedaży kiszonki takie rzeczy, będą takie produkty uboczne jak poferment, ale również biometan i elektryczność. Także to jest... no ciekawe, ciekaw jestem jak to będzie wyglądać. Się po prostu zobaczy. Dobra, czy tu już jest? O, proszę bardzo, już jest 100%. Więc ja mogę podnieść wał, złożyć i jeszcze obrócę z powrotem fotel. Dobra, teraz tylko to przykryć. Czekajcie, tylko odstawię. Dobra, no i teraz czekamy, aż będzie tutaj, aż przebiegnie proces fermentacji. Więc ja po prostu przyspieszę upływ czasu, to jest tutaj dosyć szybkie, nie to co jak grałem na modzie Seasons, tam to trzeba no znacznie więcej poczekać. Więc ja wykorzystam ten czas, by ustawić sobie taśmociągi, gdyż stwierdziłem, że zrobię to w ten sposób, że rozstawię dwa taśmociągi i za ich pomocą będę na spokojnie sobie ładować kiszonkę na przyczepę, potem podjeżdżać i sprzedawać. Bo myślałem, czy ja nie chcę na przykład wykorzystać ładowarki kołowej, albo po prostu poprowadzić taśmociągi od silosu aż tutaj do punktu sprzedaży. No ale trzeba by było ich całkiem, no co najmniej chyba 4 takie taśmociągi by to wszystko sięgnęło, zwłaszcza później. Więc zdecydowałem się na tego typu rozwiązanie. Dobra, ja sobie podniosę tutaj taśmociąg i zaraz go ustawię. I potem tylko jak już nie będzie ten mniejszy taśmociąg łapać tej kiszonki, to wtedy go przestawię. I voilà. Nawet mogę je ze sobą spiąć. Dobra, ile jest procent? 42. No to zaraz będzie można odkrywać. Jak tam pracownik? Pracownik daje radę. Na drugim polu mam posiany rzepak, to też będę musiał zrobić żniwa. Nie wiem, czy nie poza odcinkiem, bo potrzebuję trochę hajsu. Znaczy wiadomo, że zarobię hajs teraz na kiszonce i to raczej nie mało. Ale też mam zamiar kupić sobie nowy kombajn, nowy ciągnik, więc no co chwilę tutaj trzeba pieniądze zarabiać. Przy każdej okazji. O, czekajcie, jest brak miejsca na nowe palety. Wreszcie. Wreszcie się to miejsce zapełniło. No co prawda nie kupiłem tych owiec jakoś dawno temu, ale no jestem ciekaw, czy na tyle tej wełny się naprodukuje, że ja cokolwiek na tych owcach zarobię do momentu zakończenia serii, jak tylko wyjdzie 22. Dobra, ogarnięte. To co, chyba mogę wracać do biogazowni. Mam nadzieję. 64%, no to nie. To jeszcze chwileczkę się poczeka. To ja już może ustawię od razu ciągnik. Jestem ciekaw, ile by weszło ogólnie kiszonki do tego silosu, bo one... no te silosy wydają się mniejsze niż na Felsbrunie czy na Ravenporcie. Więc tutaj raczej tej kiszonki wchodzi mniej, ale tak czy inaczej sporo. Raczej sporo by te kiszonki tu weszło. Okej. A w sumie czekajcie, tu jest jedna rzecz.
której ja nigdy tak nie korzystałem w 19, a kiedyś to był taki bajer fajny, czyli działające wagi. I patrzcie, łącznie mój pojazd waży prawie 16 tysięcy kilogramów. A to zobaczymy sobie. Ten obciążnik chyba to jest... czekajcie, 2300 kg. No i ja go tu upuszczę. No i wszystko się zgadza. Jest 2300 kg, a jak się okazuje, nasz rolnik nie waży nic, bo jak tu stoję, to się waga nie zmienia. A ciągnik sam w sobie waży... Zaraz zobaczymy. No łatwo to obliczyć oczywiście, ale ja to zrobię. O, 13600. Ej, ale co ciekawe, patrzcie, mam podczepiony obciążnik, ale jestem poza obszarem wagi. I już mi nie pokazuje. Śmiesznie więc to działa, że trzeba być w obszarze wagi, by ci pokazało wagę, a jak tylko wyjadę obciążnikiem poza obszar, no to już waga tego nie uwzględnia. No cóż, tak to najwidoczniej działa, ale dostałem komunikat, że już fermentacja się zakończyła, tak więc można to odkrywać. I teraz trzeba włączyć taśmociągi. Podjadę sobie do przodu. No i dobra. Teraz tylko czekać, aż przyczepa zostanie napełniona. No i w sumie ciekawe, ile to czasu zejdzie. No tak dosyć powoli to idzie, więc ja może przy okazji sprawdzę sobie, jak wygląda sytuacja u zwierząt. Czyli, czekajcie, krowy. No trzeba paszę zrobić, to też muszę kupić nowy paszowóz, wiecie co? Chyba muszę kupić nowy paszowóz. Serio, od dawna się na to zbierałem, ale zawsze jakoś były inne wydatki. Albo sobie przyspieszę czas i poczekam, aż konie po prostu osiągną maksymalną wartość i wtedy wleci bardzo łatwe 400 tysięcy. Ciekawe, czy powróci ten pług w 22. To jest pług z dodatku Kverneland i Vicon. No i jest on o tyle specyficzny, bo można do niego podczepić pakomat, czyli ten tutaj wałek. No póki co, na dzień dzisiejszy na stronie Farming Simulatora nie ma marki Kverneland, ale podejrzewam, że się pojawi. Być może ten pług również, a jak nie, to chociaż może w oficjalnych modach. Zobaczymy. Bo to jest jednak, no spoko, sprzęt, jak na farminga dosyć nietypowy. W sensie, jeżeli chodzi o oryginalne maszyny, bo pakomaty w pługach z modów... Nie pamiętam, kiedy widziałem po raz pierwszy, ale generalnie wydaje mi się, że dosyć dawno temu. Ciekawy sprzęt. Albo widziałem jakieś chyba kiedyś na YouTubie pakomaty, w sensie, że z tyłu był pług, a z przodu ciągnika był pakomat. No i on się też tak jakby obracał. Coś takiego chyba kiedyś na YouTubie widziałem. Więc to też by było w sumie całkiem ciekawe. Dobra, jest 21%. Więc jeszcze sobie trochę trzeba poczekać. No ale wiecie, ja sobie mogę po prostu ustawić taśmociągi, bo wiecie, trochę trzeba będzie spędzić tu czasu, by całą kiszonkę sprzedać. Więc ja prawdopodobnie będę sobie ustawiać taśmociągi, zminimalizuję grę, coś tam będę sobie robić i tylko jak się napełni przyczepa, to wtedy ponownie do gry wejdę. Co jest? Czemu nie mogę nim podjechać? O dobra, teraz już mogę, ale teraz przestało mi sięgać. O dobra, już sięga. ...64 000. Ej, w ogóle co to jest? Jak to śmiesznie wygląda? To w ogóle nie przypomina kiszonki ta tekstura tutaj, co nie? Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Czemu to się nie sypie? Co jest? A, dobra. Coś się wyłączyło. No nie no, tak wygląda kiszonka.
A ta tekstura tutaj to jednak w ogóle tego nie przypomina. Kurczę, chociaż w sumie ja mogłem poczekać. Niedawno na odcinku rozlewałem gnojowice, a być może mogłem poczekać i rozlewać ten poferment tutaj. Kurde, no. No dobra, tam trudno się mówi. I co? Pełna już jest? To jest dla mnie taka nietypowa rzecz na odcinku, że ja muszę na coś czekać, bo z reguły jak jest... Jak nagrywam odcinek z Farminga, no to ja coś w tym odcinku robię, a tutaj... Po prostu muszę czekać i nie mam w sumie nic innego do roboty teraz. No tu sobie działa pracownik. To już mi się nie chce go zwalniać. I jechać nim dosłownie tam minutę. Dobra, tu już jest 87%. To zaraz będzie to można sprzedać. Bo w ogóle pamiętam, że to było chyba 15, być może też 13, ale to już tak dawno, że nie pamiętam. Były, nie, chyba to jednak była 15. W biogazowni były takie zbiorniki i one były marki Fliegl bodajże. I ja nie wiem, czy wtedy nie było czegoś takiego, że mogliśmy sprzedawać tylko za pomocą, dajmy na to, ładowarki kołowej, a nie dało się sprzedać w ten sposób, czyli podjeżdżając z przyczepą, z kiszonką i w tym wyznaczonym polu to rozładować. Kurczę, nie pamiętam, czy tak było. No ale dobra. Na szczęście tutaj tak... Tutaj tak jest. Więc ja sobie odpowiednio cofnę, bo mógłbym już teraz wysypać, ale ja chcę, żeby to tak fajnie wyglądało, jakby to prosto do tamtego zbiornika wlatywało. Mam nadzieję, że się tu złamie jakoś. Aj, dobra, nie złamałem się jednak. Dobra, czekajcie. No i okej. Bliżej podjechać nie mogę. A nie, jednak mogę. No i wysypujemy tu kiszonkę. No i to jest maksimum, czyli 45 tysięcy. Znaczy chyba, czy już się... A nie, dobra. Nie pamiętam, ile jest maksimum, że chyba 50 tysięcy można tu nasypać, czy coś. No i ta kiszonka tak jakby powoli jest tutaj przetwarzana, ale jak się, wiadomo, jak się przyspieszy upływ czasu, to schodzi to szybciej. I ja pewnie będę musiał coś takiego robić. Dobra, więc jedyne, co mi tutaj pozostało, no to cały czas czekać w ten sposób, aż przyczepa będzie napełniona, więc pozwolę sobie to już zrobić poza odcinkiem. Tak więc, jeżeli wam się ten materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!